Witam serdecznie, zapraszam na rogaliki kruche z powidłami. Powiem szczerze, że są najsmaczniejsze, bo świeże dziś, jutro, pojutrze czy za tydzień. O ile oczywiście uda nam się odłożyć jakąkolwiek ilość. Ciasto robię identyczne jak do faworków, pomijam jedynie spirytus, ale jak go dodacie, też nic się nie stanie. Kiedy ciasto odpocznie, wałkuję na cieńsze placki o średnicy około 21 cm. Wyznaczam koło talerzem i radełkiem lub nożem prowadzę 4 średnice w jednakowych odstępach. Dzięki temu powstanie 8 figur podobnych do trójkątów, u podstawy których układam centralnie powidła i zwijam w kierunku wierzchołka. Zaciskam skrajne rożki i układam zawinięciem do spodu. Dzięki temu rogaliki pod wpływem temperatury nie będą się rozwijać. Rogaliki tuż przed włożeniem do rozgrzanego piekarnika smaruję jeszcze roztrzepanym białkiem. Posypuję cukrem. Piekę około 20 minut do zrumienienia w temperaturze 185 stopni, grzałka góra-dół. Rogaliki smakują rewelacyjnie, bardzo polecam. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na kolejne przepisy.